Zanim zaczniemy, chcę serdecznie zaprosić Cię na mojego Instagrama, gdzie za każdego followa daję serduszko. Jeśli masz ciekawy profil, to skomentuję Ci zdjęcie lub nawet Cię zaobserwuję. Nick Official, masz go na ekranie oraz w opisie filmu. Kiedy Paul Harrison siedział samotnie w salonie wraz z pustymi puszkami piwa, opakowaniami po czekoladzie i opakowaniami po chipsach, wiedział, że nie może dalej tak żyć i musi coś zmienić. Miał znaczącą nadwagę, a bycie klockiem wcale go nie uszczęśliwiało. Zatem wraz ze swoją partnerką Louise zdecydowali, aby zapisać się na siłownię i porzucić swój niezdrowy styl życia. Zaledwie 4 miesiące później Paul schudł ponad 20 kg, zmieniając swoją wagę z ponad 100 do 80 kg. Ta zmiana wpłynęła na Paula i sam zachęca swoją rodzinę, aby chodzili razem na zdrowe spacery, zanim jego dzieci będą mogły pograć na konsoli. Czterdziestojednoletni Paul, pochodzący z Astley nieopodal Wigan w Wielkiej Brytanii, wyjaśnia: miałem dość bycia klockiem. Moje życie polegało na jedzeniu samych fast foodów. Zawsze jadłem w podróży, gdy na przykład zgłodniałem, zajeżdżałem na stację benzynową po batonik czekoladowy i chipsy. Dużo podjadałem, dużo piłem, często wychodziłem. Gdy w telewizji leciał mecz piłki nożnej, kupowałem 6-pak piwa tylko z powodu meczów telewizji. Zdałem sobie sprawę, że tak dalej żyć nie mogę i muszę to zmienić. Paul i jego 36-letnia partnerka Louise zapisali się więc na siłownię Ultimate Performance w Manchesterze, gdzie otrzymali plan dietetyczny oraz treningowy. Ćwiczyli 3 dni w tygodniu i szybko odkryli, że wraz ze zmianą żywienia zmienił się sposób ich myślenia. Fast foody, batony i piwa zastąpiły ryby, mięso oraz warzywa. Paul zauważył pierwsze zmiany już po 2 tygodniach, co tylko motywowało go do dalszej pracy nad swoim ciałem i życiem. Jak mówi sam Paul, siłownia uświadomiła mi, co robię, że aż tak przybieram na wadze. Po co był mi 6-pak piwa, tylko ze względu na mecz w telewizji? To znacznie zmieniło mój sposób myślenia. Zamiast fast foodów, Paul zjada teraz 3 pełnowartościowe posiłki. Rano zaczyna od steka i warzyw. Na lunch zjada chude czerwone mięso lub kurczaka z warzywami, a na kolację wlatują krewetki. Zamiast wylegiwać się na kanapie wieczorami i w weekendy, jak kiedyś, Paul z Louise wraz z dziećmi chodzą na długie spacery, kiedy tylko mają na to czas. Paul jest ojcem 4 dzieci i podkreśla, że teraz często chodzą na rodzinne spacery. Zaznacza on też, że na siłowni jego trenerzy zachęcają go do liczenia kroków i wysiłku również poza siłownią. Staram się robić 15 tysięcy kroków dziennie. Możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, że będąc w weekend w domu, zrobisz ich przez cały dzień zaledwie 4 tysiące. Właśnie dlatego często chodzimy na spacery. Kiedy dzieci chcą pograć na Xboxie, pozwalam im tylko wtedy, gdy wrócą ze spaceru. Kupiliśmy też psa, który dodatkowo daje nam niezwykłą motywację, aby wychodzić z domu i się trochę poruszać. Paul zaznacza, że zapisanie się na siłownię dało jemu i jego rodzinie świeże spojrzenie na życie. Patrząc z perspektywy czasu, Paul nie potrafi wyobrazić sobie, jak mógł kiedyś żyć tak niezdrowo. Mamy nowy dom i kiedyś potrafilibyśmy pójść do sklepu meblowego po stolik do kawy za 1500 zł. Teraz jednak myślimy o tym, czego faktycznie nam potrzeba. Po co nam stolik warty 1500 zł, skoro za tą samą cenę możemy mieć cudowny weekendowy wyjazd, który na długo zapadnie nam w pamięć. Im więcej myślisz w taki sposób, tym bardziej naturalne się to dla ciebie staje. Spędziliśmy dużo czasu w naszym ogrodzie, aby był zadbany, dzięki czemu teraz nie musimy wychodzić, aby spotkać się ze znajomymi. Zapraszamy ich do siebie, a dzieci bawią się na dworze. Dzięki temu oszczędzamy pieniądze, które wydalibyśmy m.in. w pubie. Wszystko zaczęło się od zapisania na siłownię przez Paula i jego partnerkę, a teraz ich życie obróciło się o 180 stopni. To właśnie pokazuje, jak niewiele trzeba, aby zmienić swoje życie i przede wszystkim zdrowie na lepsze. A czy ty ćwiczysz na siłowni lub w domu, czy jednak daleko ci do sportowego trybu życia? Koniecznie pochwal się w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Nie zapomnij o łapce w górę i subskrypcji, jeśli film ci się spodobał. Masz pomysł na kolejny materiał? Daj znać w wiadomości prywatnej na Instagramie lub w komentarzu, a chętnie go wykorzystam. Do zobaczenia, hej!